Już niedługo rozpocznie się uczta z pysznym jedzeniem i rzemieślniczym piwem. 11. już edycja Targów Zdrowia potrwa aż 2 dni. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Świdnicy i całego powiatu świdnickiego na 11. edycję Targów Zdrowej Żywności Zdrowie ma smak. Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia i odbywać się będzie na świdnickim rynku. Tradycyjnie na wszystkich odwiedzających czekać będą stoiska ze zdrową, ekologiczną i naturalną żywnością, produkowaną w sposób tradycyjny, bez zbędnych i sztucznych dodatków. Aktualnie trwają zgłoszenia kandydatów na wystawców. Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Świdnicy, gdzie można znaleźć regulamin oraz kartę zgłoszeniową. W tym samym czasie zaplanowano również Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego. W ramach tegorocznej edycji Targów Zdrowie ma smak odbędzie się także drugi Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego. Serdecznie zapraszamy. Stoiska ze zdrową i naturalną żywnością, porady lekarzy, specjalistów, kulinarna bitwa, atrakcje i konkursy dla dzieci, a także koncerty, występy artystyczne i stoiska z rękodziełem, biżuterią i drewnianymi wyrobami zaplanowano podczas sierpniowych Targów ze Zdrowiem. Podczas wydarzenia będzie możliwość ze skorzystania z badań profilaktycznych realizowanych m.in. przez ARS Medica w Świdnicy, Audio Care, Natalię Szwed, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu i wielu innych. O tym, że zdrowie jest najważniejszą wartością, wiemy wszyscy, ale najlepszą formą dbania o nie jest profilaktyka. Dlatego też przygotowaliśmy dla mieszkańców naszego powiatu bardzo bogatą ofertę badań profilaktycznych. Do zaoferowania mamy dla Państwa takie badania jak oznaczanie poziomu cukru, ciśnienia i cholesterolu we krwi, spirometrię oraz pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Będziecie Państwo mogli skorzystać z badań ostrości wzroku, USG serca i tarczycy. W 2 busach będzie można skontrolować słuch oraz wykonać badanie densytometryczne w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy. Czekać na Państwa będą również specjaliści: lekarz, pediatra, neonatolog, internista, dermatolog i dietetyczka. Dlatego też serdecznie zapraszamy rodziców z małymi dziećmi, z niemowlętami, osoby z zespołami bólowymi, osoby, u których pojawiły się niepokojące zmiany skórne, do skorzystania z powyższych konsultacji. Zachęcamy młodzież do sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorach alko- i narkogoglach. W tym samym czasie będzie prowadzona zbiórka krwi, dlatego też zapraszamy honorowych krwiodawców i osoby chętne do jej oddawania. Wszystkie przygotowane dla Państwa badania i konsultacje są bezpłatne i będą odbywać się w dniu 26 sierpnia, w sobotę, w sali w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Serdecznie zapraszamy. Starostwo Powiatowe Świdnicy już dzisiaj zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego na 11. Targi Zdrowej Żywności Zdrowie ma smak, organizowane w ramach Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej. Organizatorem targów jest Powiat Świdnicki, natomiast partnerami wydarzenia są Urząd Miejski w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury, Świdnicki Ośrodek Kultury. Zapraszamy.